cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze słodkiego Axolotla i dzisiaj mamy katanę. Dobra, nie spodziewałem się tego, że tutaj będzie katana. Całkiem serio, jakby zaczynam odcinek gdzieś z połowy tej arenki i zobaczcie, mam 5 serc, mam 9 tutaj bumerangów i mam taki kozacki tutaj shotgun, który strzela właśnie w ten sposób we wszystkich wrogów, a teraz jeszcze dostaliśmy katanę. Ja nie wierzę, 20, ale to są... O nie, katana jest na użycia, serio? A, ona robi taki swing? Dobra, siemanko. Także widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika i dzisiaj jedziemy pod bossa. Nie ma, że nie. Mamy pierwszy item, zdobądźmy kolejny. No i słuchajcie, jedziemy pod bossika. W ogóle ta muzyka w tej grze jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, rockowa, metalowa. Nie znam się w sumie na odmianach rocka, bo rocka w sumie nie słucham absolutnie. Także nie wiem, co to dokładnie jest, ciężko mi powiedzieć, ale mam takie wajby jakiegoś... Dobra, uwaga, o jest, ładnie, dobra, teraz tak, z tej snajperki ich pojedziemy, na spokojnie, jeden, drugi, dobra, mamy to. I tak, dzisiaj bez maskotki, żebym mógł się bardziej skupić na przejściu tego, ponieważ obiecałem wam, że pójdziemy do bossa. Także widzowie, nie mogę tego rozwalić. W ogóle mogę mieć tylko dwie bronie? Okej, czyli to działa na takiej zasadzie. Ja myślałem, że... O nie, widzowie, to ja katanę w tej chwili straciłem, czajcie to? Jakby straciliśmy katanę i ja nie mogę, bo możemy mieć tylko dwie bronie maksymalnie do zmiany, zobaczcie. Nie no, słabo, myślałem, że katany się nie straci, w sensie, że wszystkie nowe bronie cały czas są jakby do, na kółku do zmiany. No trudno. Dwie bronie w jednym kamieniu. Okej, okay. Jakby, halo? Nie wiem, o co chodzi, ale bierzemy kolejny item. Idziemy po item, nie idziemy po broń, chociaż po broń też by się przydało, bo jak się później okaże, że boss jest naprawdę trudny, a my nie będziemy mieli nawet jednej broni, no to będzie słabo. Dobra, mamy ten bumerang od niego. Oj, niedobrze, niedobrze, idzie ten z shotgunem. Ale my też mamy shotguna. Masz po głowie, dobra, to tak, weźmiemy bumerang, bo szkoda marnować shotguna. Shotgun jest zieloną bronią. No, czyli zdecydowanie lepszą po prostu bronią. Okej, okay, żabka jest, teraz szybko po tego. Od razu go dojeżdżamy. A! Nie ma, nie ma, nie ma lekko. O, dobra, spacja. Dobry dodżyk, panie Merezik. Dobra, coś tam się nauczyłem troszeczkę. Dobra, teraz tutaj i żabę. Mamy ich, kolejny bumerang. Bumerangi są mega spoko moim zdaniem, bo też robią tutaj rozróbę. W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, czy nie chcielibyście zobaczyć jakiegoś odcineczka z Isaaca. Kiedyś nagrałem z Rywkiem, raz. Ale teraz, słuchajcie, mógłbym tak zagrać sub dla siebie. Może by było ciekawie. Nie boli, bydełko. No dobra, a no tak, nie boli, ponieważ mamy z tego bańkę mydlaną, która nas po prostu broni przed przeciwnikami. I chciałbym przejść w końcu chociaż jedną grę. I mamy chyba bossa. To jest chyba boss, dobra, z shotgunem wjeżdżamy od razu. Dajcie znać, czy chcecie Isaaca w stylu takiego noba. Jestem totalnym nobem, naprawdę się nie znam. Więc jestem ciekaw jak... A, obudziłem go, musiałem go obudzić, jakie to mega było. Nie znam się, więc wiecie, mielibyście ciekawe pewnie spojrzenie na to. O, teraz go dopiero biję. Dobra, to słabo, ja myślałem, że wtedy. Słabe jest to też, że... No zobaczcie, jakim jestem nobem, ja nawet nie potrafię dodżować ze spacji. Dobra, nie no, mam jeszcze tylko bumerang i zostanie mi moja zwykła broń, bo broni żadnych nie podnosiłem, czajcie? Dobra, to słabo zrobiłem jednak. A! Dobra, bańki nie straciłem, bo się przespacjowałem po nim. Dobra, idealnie, idealnie. Dobra, teraz mamy go. Mamy go, czy ja mogę w ogóle przytrzymać? Mogę przytrzymać tą broń, dobra, elegancko. Wziąłem sobie taką bardziej automatyczną brońkę, jeżeli chodzi o tą podstawową, aczkolwiek czuję, że ona ma bardzo małe obrażenia, więc nie wiem, jak my to przejdziemy, ale postaram się przejść. Dobra, powinienem w sumie wskakiwać w te kulki ze spacją, bo to zawsze działa właśnie, zawsze to działa w takich grach. Dobra, idziemy tutaj. I teraz on się odbije, dojeżdżamy go, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Dobra, widzowie, jeżeli pokonam bossika, to będzie pierwszy pokonany boss w tej serii. Serio, będzie mega fajnie. Bo naprawdę mi się ta gierka spodobała. I powiem szczerze, że mam chęć przez to zagrać w jakiegoś właśnie Isaaca, w jakiś Enter the Gungeon. No, możecie napisać, czy coś chcielibyście zobaczyć u Merezika w takim mniej rozrywkowym stylu. Znaczy, to i tak jest rozrywka, ale wiecie, o co chodzi. Takim bardziej stylu, czy ty właśnie wyjąłeś jakąś katanę albo mieczyk? Co ty o, tutaj zostawił dla nas broń. Dobra, to podnosimy. Mamy go. O nie, nie moja bańka. Dalej ją mam, dobra, nice, 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 nice. Dobra, na dół. I mamy cię. Dobra, tym to go zestrzelimy bardzo ładnie, bo to bije chyba dużo. Jak tak patrzę, tak, to bije naprawdę dużo. Ten wyrzuca tutaj, aj, i dostałem. Niestety wpadłem. Ale mamy jeszcze 5 HP, widzowie, nie ma tego złego. Naprawdę jest okej. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Niedobrze, niedobrze, jak już stracę HP. O nie! To mnie cały czas bije, czyli ja nie mogę tego zespacjować, chyba że ja źle po prostu spacjuję, widzowie. Nie! Najgorzej! Nie, nie mogę przegrać. Mam 2 HP, widzowie. Naprawdę słabo. No i znowu tym kataniarzem. No nie, nie wierzę. Naprawdę ja nie lubię takich rzeczy. Dobra, na spokojnie, powinienem bardziej tego unikać tak na zasadzie, wiecie. Po prostu tak być spokojnym, a nie... Nie! A! Dobra! Mamy to! Mamy to! Zobaczcie, ile on ma HP! No błagam! Nie możesz teraz mi pokonać! Dobra, mamy cię, mamy cię! Mamy go? Mamy go!
Widzowie, ale było blisko. No jeden HP mi zostało. Czy ja mogę już podejść? Bo się boję. Mogę podejść, tak? Dobra, mogę podejść, nic z niego nie wezmę. I przenosi mnie dalej. Jej! The Pond. Okej, okay. I teraz możemy się zregenerować. I te 220 mięs ja mam w tej chwili, żeby coś kupić? Nie mam mięsek. Czyli co, jakby może w tej wersji, widzowie, może w tej wersji po prostu jest to takie demo na zasadzie, że nie ma jeszcze kupowania? Tak mi się wydaje, no bo przecież wygraliśmy i zdecydowanie te mięska sobie wziąłem, także ja, widzowie, nie wiem, o co chodzi, ale no cóż, zobaczmy może, czy jeszcze jakby są jacyś inni bossowie, bo jestem ciekaw, czy można kogoś innego jeszcze, wiecie, spotkać, także ja tutaj polecę szybciutko. Dobra, widzowie, odkryłem coś nowego, dopiero zacząłem tutaj ten dungeon, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, i odkryłem jakiś bajkowy świat. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale jakiś kucyk je tutaj sobie babeczkę. Dobra, może mu nie przeszkadzajmy. Po co ja strzelam? Meres, halo. Troszkę zachowania. Troszkę tutaj, wiecie, jakby spokoju. I co? Ja mogę coś tutaj... O! Mogę złapać jakąś rybkę. Kim ty jesteś? Egg unlocked. Midas. Midas! Będę zmieniał wszystko w złoto. Nie, no nie wierzę, co jest. Wszystko, czego dotkniemy, będzie złotem. No zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to generalnie się tutaj... nie wiem, jaki to będzie miało wpływ niby na moją grę. Odblokowałem jakieś jajko, no nie wiem, czy ja będę mógł tym później być na moim respie, czy jak? Czy może jakby w tej wersji i tak nawet nie będę mógł tego sprawdzić? Nie wiem, ale widzicie, jakiś nowy stawik odblokowaliśmy, na którym mogłem spotkać tą dziwną właśnie rybkę. I jakieś jajko z tego mamy. Naprawdę nie wiem, jak to brać pod uwagę, w sensie... Czy to strzela do... To strzela do tyłu? Co jest? To strzela do tyłu, ja tego nie chcę! To jest mega słaba broń, nie, najgorzej. Dobra, tu jeszcze bombka była, prawie w nią wpadłem. Też niestety straciłem jedno HP, ale to jest tam mały, wiecie, mały szczegół. Dobra, tam... O, kaczka sama się zabiła! Nie wierzę, sam się wziął i zabił. Straciłem HP, ale już właśnie dostałem nowe. I widzowie, widzieliście, to było naprawdę... Chyba jakiś secret odblokowaliśmy. Miałem dosłownie do wyboru tylko to przejście i w nim właśnie było to. Także, nie wiem, ja się mega jaram. No coś nowego. Nie dość, że boss, to jeszcze nowe przejście. Okej, okay, jedziemy dalej. Tutaj nie ma tego zbyt wiele, co nie, do przechodzenia. No zakładam, że w tej wersji takiej beta to nie mamy po prostu jeszcze dostępu do jakichś jajek i tak dalej, ale jest to takie założenie, żeby już pokazać, jak to wygląda i że będzie można coś w tej grze właśnie takiego zdobywać. No tak mi się wydaje, że to o to tutaj chodzi. Ta wpadła oczywiście w kolce. Gratuluję. Dobra, nie, no sama się zabija ta kaczka, ale to dosłownie jak ja w pierwszym odcinku, także nie mam co się śmiać, bo sam to robiłem. Dobra, lecimy z nimi. Szczurki, dojeżdżamy szczurki. Bardzo ładnie, tutaj bierzemy sobie nową broń. O, akacza, no to akacza jak najbardziej. I tą kuszę to też na pewno bym chciał. Proszę ją podnieść, dobra, mamy niebieską kuszę. Bierzemy itemek i z itemka mamy mydło. Dobra, idealnie dla mnie, bo ja zawsze, wiecie, dostaję na głowę, więc mydełko będzie po prostu świetną opcją. I idziemy po kolejny item. Wydaje mi się, że broni nie ma co brać jakoś tak bardzo, bo i tak tutaj broni możemy dostać w tym momencie tak naprawdę. O nie, ale zepsułem. Wiecie co, w ogóle nie zauważyłem tego pocisku jakoś. Naprawdę nie wiem dlaczego. Dobra, i teraz tak, weźmy sobie tą zwykłą brońkę. I teraz tak, wywalmy ją, w sensie wykorzystajmy po to, żeby nie zabrało nam tej naszej niebieskiej, tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy teraz snajperkę. I tą snajperką dojeżdżamy. I później podniesiemy akacze, jak wykorzystamy właśnie tą snajperkę. Czyli już całe naboje zużyjemy, to wtedy będziemy mogli to podnieść, bo inaczej bez sensu, dobra? I słuchajcie, teraz bierzemy akacza. Weźmy sobie itemek. Dobra, znowu mamy ten kamień. Nie wiem, co on w sumie robi. Że dwie bronie, w sensie jakim sensie. Dobra, bierz to, dobra, szybko mamy to. I w tym momencie mamy naprawdę dobrą broń. Ostatni chyba tutaj dungeon przed bossem, tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy też jest jakiś inny boss do pokazania. Nowa broń! Dobra, nowa broń. Ale się dzieje na tym odcinku, serio, o wiele więcej niż w poprzednim. No w sumie w poprzednim to nawet nie potrafiłem grać. Ale zobaczcie, jeden odcineczek i już coś tam potrafię. Więc wydaje mi się, że w Isaacu też bym się nauczył. O, nieważne, już oberwałem tak, że totalnie w tym momencie się ośmieszyłem. Nie mogę z sobą, no idzie dobrze i nagle totalnie przegrywam. Dobra, to jest jakiś uzik chyba. Zdecydowanie jakiś uzik. To nie jest ostatnie przejście. No dobra, to całkiem spoko. W sensie nie podnosimy nic innego. Tutaj mamy tego boła, więc fajnie. Dobra, zbieramy i lecimy dalej. Ale mydełko na kolejnej mapce znowu się pojawia. Dobra, to jednak nice. Jednak naprawdę spoko. No uzi jak to uzi. Ja bym wolał na razie postrzelać z tego. Z kuszy. Z kusza Mateusza. Tak, no, nazywał się Mateusz, jakby ktoś nie wiedział. Także kusza Mateusza wjeżdża do akcji. I słuchajcie, jeszcze kaczka, tak? Kaczka dostała. Tam na górze teraz ten lis. A nie, ten z shotgunem gorszy, nie! Szybko! Dobra, dojeżdżamy tutaj. I szybciutko go obchodzimy. Teraz tutaj tego tam dojeżdżamy, dawaj.
Mam cię! Jeszcze ten kaczuch! Dobra, kaczucha, kaczucha! No i nie ma cię. I bierzemy sobie shotguna. Mamy dwie zielone brońki na bossa, a tutaj, uwaga, co nam jeszcze wyskoczy? O matko, co jest? Nie, nie wierzę, 600 amunicji do jakiegoś powalonego. Dobra widzowie, boss jest ten sam. Ja niestety tutaj, ojejku, ale oberwałem. Mam tylko jeden HP, a no i tyle sobie postrzelałem. No ale generalnie boss jest ten sam, więc w sumie nic nie możemy z tym zrobić. Wydaje mi się, że skoro gierka jest na razie w takiej fazie beta, to nigdy nie przeniesiemy tutaj demów, więc tak naprawdę nie musimy się przejmować tym, że przegraliśmy. No cóż widzowie, więc tak naprawdę w dwa odcinki, wiem, że się powtarzam, w dwa odcinki przeszliśmy całą grę, tak mi się wydaje. Czekamy na pełną wersję, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo naprawdę zapowiada się na dobrego takiego, wiecie, następcę Enter the Gungeon, coś takiego. Naprawdę, mega, to jest przyjemne, tym bardziej, że to są axolotly, one są mega słodkie. Zostawcie łapeczkę, jeżeli chcecie Isaaca na kanale albo Enter the Gungeon. Napiszcie, co byście woleli, mógłbym nagrać, jak najbardziej, ja bardzo lubię takie gry. Mimo, że nie umiem w nie grać, to jak zagrałem tutaj w tego axolotla, to czuję, że chciałbym dalej pograć w jakieś gierki tego typu, więc piszcie, co chcecie, czy w ogóle tego chcecie i do usłyszonka, cześć!